Zamknęli drogę, ale nie poinformowali mieszkańców. Część drogi pomiędzy Głuszycą, Rybnicą i Unisławiem, była droga wojewódzka DW380, została zamknięta dla ruchu przez starostwo powiatowe. Mieszkańcy nie zostali poinformowani o jej zamknięciu, również gmina Głuszyca twierdzi, że nie otrzymała informacji o zmianie organizacji ruchu. Co na to starostwo powiatowe? Zarządcą drogi położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego w Głuszycy oraz przy ulicy Turystycznej w Grzmiące jest powiat wałbrzyski. Wcześniej zarządzała nią Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Gmina została poinformowana w dniu wczorajszym o sytuacji nagłej. Zarząd powiatu z dniem 1 stycznia na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego otrzymał w systemie kaskadowego przekazywania dróg drogę DW380, byłą wojewódzką pomiędzy Głuszycą a Rybnicą i Unisławiem. No i dotychczasowy zarządca drogi, czyli Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, do dnia dzisiejszego nie przekazała żadnej dokumentacji odnośnie stanu technicznego tej drogi. Nie przekazano nam kart obiektów, nie przekazano żadnych informacji odnośnie tego, czy ta droga spełnia podstawowe warunki bezpieczeństwa do utrzymania ruchu. Jak twierdzi starosta, sytuacja jest alarmowa i starostwo czeka na dostarczenie dokumentów. Zapowiada, że jeśli dokumentacja się pojawi, to urzędnicy będą ją analizować choćby w godzinach nocnych. Próbowaliśmy kontaktować się, bo za tą sytuację odpowiada marszałek województwa dolnośląskiego, bo na mocy paragrafu 3 tej uchwały wykonanie sejmik powierzył rządowi województwa. Jedyną osobą, która odebrała telefon i była gotowa z nami rozmawiać, była pani dyrektor Departamentu Infrastruktury, która stwierdziła, że nie wie, kiedy dostarczą nam tą dokumentację. Problem polega na tym, że na tym odcinku drogowym, który został wprowadzony zakaz ruchu, zostało wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienie nakazujące wykonanie szereg robót budowlanych w zakresie właśnie bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei pomimo tego postanowienia nie wykonała żadnego z zapisów, tylko pozwoliła sobie zaskarżyć tę uchwałę, odwołać się do głównego inspektora. I ta uchwała pozostaje w obrocie prawnym, w tym momencie nierozstrzygnięta. Jak widać, kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, dopóki sytuacja się nie rozwiąże. Mieszkańcy cały czas zgłaszają problem w gminie i w naszej redakcji.